Witam wszystkich bardzo serdecznie na 46. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Prowadzimy rozmowy z twórcami, z twórczyniami. Najpierw właśnie w takim naszym studio zainscenizowanym w Warszawskiej Szkole Filmowej. Później spotykamy się na festiwalu. Ja jak zawsze nazywam się Kaja Klimek, a dzisiaj moją gościnią jest Edyta Wróblewska, reżyserka filmu Droga. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechałaś. Pewnie jest to jakaś droga, krótka albo długa. I cieszę się, że możemy porozmawiać o twoim filmie, bo sama lubię jeździć. Sama mam takie poczucie, że jednak w drodze może wydarzyć się wszystko i bardzo ona nas sprawdza jako ludzi. Więc też jestem ciekawa, czy to właśnie to, żeby wypuścić bohaterkę i bohatera właściwie w drogę, to był jakiś punkt wyjścia dla twojego filmu, czy skąd ona do ciebie przyszła? Jak to zadziałało? Skąd ta droga przyszła do mnie? Tak, ja raczej wychodziłam od bohaterki i chciałam opowiedzieć o jakimś takim momencie w życiu dziewczyny, w którym ona sobie uświadamia, że nie wszystko to, co ma i to, co ją otacza, jej odpowiada. I myślę, że to, co przyświecało mi gdzieś tam przy pisaniu scenariusza, to jest złapanie jakiegoś takiego momentu, gdzie widać jakiś zgrzyt, gdzie ona sobie coś uświadamia, że jakieś zmiany są nieuniknione. A ta droga taka trochę niespodziewana i nieprzewidywalna, no to też było to... Jest to jakiegoś rodzaju otoczenie, gdzie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, i okoliczności, które nas sprawdzają, i taka nieprzewidziana sytuacja, jaka się tam wydarza w tym filmie, rzeczywiście powoduje, że ona wychodzi z tych swoich utartych szlaków postępowania, musi odnaleźć się w nowym otoczeniu, w warunkach, które na początku wydają się mocno niesprzyjające i takie opresyjne, też przyroda dosyć ciemna, mroczna i tajemnicza. Natomiast no, z czasem ona to wszystko jakoś to sobie układa, nie ma innego wyjścia. Musi się odnaleźć w tej sytuacji, w której się znalazła i znaleźć właśnie jakieś wyjście z tego klinczu, w którym jest, nie tylko na drodze, ale też w życiu. Tak, żeby ruszyć gdzieś dalej właściwie. Tak jest. Tak jak ja sobie myślę o niej, to jest taka postać, która nagle budzi się i stwierdza: wyspałam się inaczej niż sobie pościeliłam. Mam wrażenie, że jednak te jakby takie pewne kolejne życia, w które kobiety często trafiają, że okej, czyli teraz ślub, potem dziecko, no to też kredyt i te wszystkie poszczególne elementy, które są na tej trasie, to może być, tak jak powiedziałaś wcześniej, sytuacja dosyć opresyjna. I jestem ciekawa, na ile ty myślałaś właśnie też o tym, że okej, mamy taką bohaterkę, która być może gdzieś podjęła decyzję, która pociągnęła za sobą wiele kolejnych rzeczy i ją pchnęła właśnie, no znowu ta metafora drogi, ale sama się nasuwa. Bo to jest takie bardzo mocno jednak zakorzenione w rzeczywistości. Mam takie wrażenie, rozmawiając z wieloma kobietami, że okej, że są pewne schematy życia i że to jest jeden z nich. Jak ty na to patrzyłaś? Tak, ta inspiracja rzeczywiście przyszła z obserwacji rzeczywistości, z wielu elementów, które składają się na tą taką układankę dla każdego trochę inną, ale kobiety rzeczywiście w jakimś momencie życia często... No, są postawione przed takim pytaniem, no dobrze, to co z sytuacją moją w jakimś związku, tak? Co z dzieckiem? Kiedy to dziecko? Kiedy jakieś mieszkanie? Jeśli mieszkanie, to czy kredyt? I tak dalej, i tak dalej. Są to takie elementy, które gdzieś tam się składają u prawie każdego na jakąś taką układankę życiową. No i rzeczywiście, tak jak to widzę teraz, to wydaje mi się, że jesteśmy w takim szczególnym jakimś momencie takiego obudzenia kobiecości. Mhm. Jakiejś takiej świadomej, fajnej kobiecości, gdzie dziewczyny już przestają być inercyjne, przestają jakby podążać takimi utartymi ścieżkami wydeptanymi przez ich rodziców, przez babcię, mamę. Mhm. Przestają spełniać oczekiwania otoczenia, zaczynają zastanawiać się, czego one tak naprawdę potrzebują. Które no, jakby mają taką siłę w sobie już od małego, ale część znanych mi kobiet dopiero gdzieś patrzy na to wszystko od nowa, stara się w tym wszystkim jakoś odnaleźć i na nowo zdefiniować. I taką sobie bohaterkę wybrałam. Chciałam właśnie powiedzieć coś więcej o tego rodzaju sytuacji jakiegoś odnajdywania się na nowo w tej rzeczywistości, w której ona właśnie jest. Jasne, bo ona trochę naciska taki guzik. Jednak stop. I to jest taki moment, no jest coraz bardziej zaawansowany.
zaawansowanej ciąży, ale jednak stwierdza, że dobra, wychodzę z tej sytuacji mimo wszystko, więc to jest bardzo odważna decyzja. No ale nie byłoby tej postaci, gdyby nie Agnieszka Skrzypczak. I przyznam szczerze, że pierwszy raz widzę ją na ekranie, a jednak oglądam i polskie filmy krótkometrażowe i staram się być na bieżąco z serialami, a nie miałam okazji tej aktorki poznać. Oczywiście partneruje jej znany nam wszystkim Julian Świerzewski, który potrafi być po prostu straszną osobą na ekranie. Jakby on potrafi się wcielić w rolę takiego drania. Jakby umówmy się, może zagrać słodkiego, miłego chłopaka, ale też ma jakby takie warunki, że można się go przestraszyć i w tym filmie też tak jest. Ale opowiedz mi właśnie przede wszystkim o Agnieszce, bo to jest osoba, która ma w sobie taką delikatność, subtelność, no ale jednak okazuje się, że te warunki, które są wokół niej, czynią ją też bardzo silną osobą. Agnieszka ma niebywały talent i dziwię się, że ona rzeczywiście tak niewiele gra. Mam nadzieję, że to się zmieni, że będzie grała coraz więcej, szczególnie w filmie, dlatego że ona gra w teatrze. Głównie można ją zobaczyć w Łodzi, w Teatrze Jaracza. I świetnie sobie oczywiście radzi na scenie. Ja ją też zobaczyłam w jednym z przedstawień, potem widziałam inne jej, jej przedstawienia. Z Agnieszką świetnie się dogadałyśmy, bardzo dużo dała z siebie dla tej postaci. Dużo też rozmawiałyśmy przed zdjęciami oczywiście. To, co było fajne, to to, że ona bardzo wiele sytuacji, które były opisane w scenariuszu, w jakiś tam sposób przeżyła, miała swoje doświadczenia, mogła zaproponować jakiegoś rodzaju czy emocje, czy interpretacje. I to było super ciekawe. A Julian oczywiście, no Julian ma świetny potencjał na granie ciemnych charakterów i tutaj też wykorzystałam ten potencjał, że tak powiem. Chociaż to też jest, ciekawe jest to, że jak pokazywałam swój film znajomym przed ostatecznym montażem, żeby dostać ich feedback, to też ciekawe jest to, że te oceny nie są wcale takie jednoznaczne, to znaczy w zależności od tego, jaki ktoś ma background i przez jakie związki i konfiguracje przeszedł, ta ocena tej sytuacji, tak? Tego związku i tego wszystkiego jest bardzo różna. A mogłabyś powiedzieć coś, jaka była taka, która się najbardziej zaskoczyła? No taka, że właśnie część osób bardzo broni tego faceta i się kompletnie jakby nie chce tutaj mówić za dużo o filmie, bo nie chciałabym wszystkiego opowiadać. Myślę, że fajnie jest to zobaczyć, ale że jakby ten punkt widzenia tego faceta jest czasami też jakby, że ludzie empatyzują także z nim, nie tylko z nią, mimo że ja starałam się pokazać te wydarzenia z punktu widzenia bohaterki, być cały czas blisko niej, gdzieś z nią oddychać i z nią przechodzić przez ten świat, przez te sytuacje. To jednak fajne jest to moim zdaniem, że część osób jakby też gdzieś rozumie to, co się dzieje z bohaterem i mimo, że jakby to jest postać drugoplanowa i pojawia się głównie w tych retrospekcjach, to że gdzieś część osób odnajduje się także i przegląda się jakoś w tym, co on przechodzi i w jakiej on jest sytuacji. Też myślę, że on trafił w pewną kolejność i być może nie zdaje sobie sprawy z tego, że mógłby wyjrzeć przez okno na przykład tego rozpędzonego pociągu. Dokładnie. A może jednak możemy to zrobić inaczej i znaleźć jakby sposób ich własny na działanie i bycie w świecie. Powiedziałaś o retrospekcjach, które się tutaj pojawiają w tym filmie i zastanawiała mnie też ta konstrukcja, bo no, jak myślimy sobie o filmie, który jest jakoś tam filmem drogi, że bohaterka nie tylko po prostu jedzie dokądś i wydarzają się rzeczy na tej trasie, ale też to mamy taką sytuację chronologiczną wtedy, prawda? Od punktu A do punktu B do punktu C. Ty jednak mieszasz to. I kiedy ta decyzja nastąpiła? Czy wiedziałaś od początku, że będziesz właśnie między przeszłością a teraźniejszością ją umieszczała? Czy to wyszło na przykład na etapie montażu? Bo takie rzeczy też mogą być. Nie, ja od razu wiedziałam, że chcę to tak zamieszać. Nawet chciałam zamieszać jeszcze bardziej. Ale pomyślałam, że to może być trochę zbyt mało zrozumiałe. Chciałam jednak zachować jakiś poziom komunikacji z widzem, żeby jednak mimo tego, że skaczemy tak, w czasie i przestrzeni, to żeby zachować jakąś logikę tego wszystkiego. Tak, to było już na etapie scenariusza i rzeczywiście trochę bawiło mnie to, że ta droga tak naprawdę jest pokonywana w tym i z powrotem. No tak. I że my jesteśmy ciągle jakby na tym samym odcinku, a mimo wszystko jakby za każdym razem ten kontekst jest inny, trochę inny środek lokomocji, co też jest w ogóle, zdałam sobie z tego sprawę potem, że jakby to może być opowieść o przemieszczaniu się różnymi środkami. Tak, jak to uczciwie powiedział jedna z osób, która obejrzała ten film, co mnie bardzo ubawiło, ale tak, rzeczywiście te retrospekcje były przewidziane wcześniej.
trochę je skróciłam, bo gdybym opowiadała to linearnie, to starałam się też ułożyć to w montażu, żeby sprawdzić różne rzeczy. Ta opowieść linearna jakoś też się musiała opowiadać, natomiast wydawało mi się to ciekawsze zagęszczenie tego w ten sposób, żeby to właśnie czasowo mieszać. Myślę też o tej drodze właśnie, nie tylko jako tej metaforze, czy właśnie pewnej drodze bohaterki, ale też przez to, że jakiś czas temu miałam okazję pierwszy raz w życiu jeździć autostopem i to za granicą i to było dosyć duże dla mnie doświadczenie, bo to wymaga takiego jakiegoś społecznego zaufania. I tak sobie myślę o twoim filmie, no bo szczególnie to spotkanie z drugą kobietą, która jest zupełnie innego świata, zupełnie inaczej żyje, ale jednak decyduje się pomóc, no to jest jakiś dowód zaufania społecznego, takiego, którego chyba trochę nam brakuje. Nie wiem, moje doświadczenia z autostopu były takie, że raczej ludzie bardzo otwarcie do tego podchodzili. Ja się w ogóle jakby nie bałam tej sytuacji, chociaż wiadomo, autostop może być różny. Więc też jestem ciekawa, na ile myślałaś o tym ich spotkaniu właśnie jako o takim momencie, który może nam coś pokazać na temat naszej własnej otwartości czy bycia zamkniętym na ludzi, których nie znamy. Bo to jest coś, co mnie bardzo uderzyło w tym filmie. Tak, to ich spotkanie, tych dziewczyn, to w ogóle było jakiegoś rodzaju punktem wyjścia w ogóle do myślenia o scenariuszu. Ja wiedziałam, że ta dziewczyna powinna się zderzyć z jakimś takim stylem życia, który jest kompletnie inny od tego, co ona ma na co dzień. Jakoś się w tej całej sytuacji przejrzeć i spróbować zdefiniować, ale też bardzo chciałam pokazać jakieś takie fajne życie, którego mi osobiście bardzo brakuje w takim właśnie pędzie codzienności, tak, w jakimś okropnym zabieganiu. Brakuje mi powrotu do jakiegoś prostego życia, to znaczy do jakiegoś fajnego otoczenia, zieleni, natury, czegoś takiego, co jest organiczne, czego potrzebujemy tak naprawdę, ja przynajmniej bardzo, tak? A nie zawsze mam czas, żeby sobie to zafundować, więc gdzieś mi się wydawało... Zawsze można zrobić film w takiej lokacji. Na przykład, tak. To był absolutny atut tego, że sobie pojechaliśmy na Warmię, na Mazury i tam mogliśmy ten film realizować, to było super. Natomiast rzeczywiście to spotkanie miało coś tej bohaterce pokazać, tak? I czego się nauczyć. Ja do końca nie wiedziałam czego jedno od drugiej może się tam nauczyć i co dostać. I mam nadzieję, że to jakoś wynika, że dziewczyny też i Helena Sojecka i oczywiście Agnieszka zaproponowały też bardzo fajną rzecz i też wzajemnie ta relacja ich fajnie przebiegała aktorsko i też oczywiście jako postaci też gdzieś mam wrażenie, że to gdzieś zaskoczyło w taki fajny sposób. Mm-hmm. A jaką ty jesteś reżyserką? Taką, która właśnie kiedy współpracuje z aktorami czy aktorkami, to jest otwarta na to, że no wiesz co, ja bym to może zrobiła trochę inaczej, powiedziała to trochę inaczej, zagrała to jednak trochę inaczej niż ty proponujesz, czy raczej ja to widzę, wy tutaj po prostu zagrajcie mi tę sytuację tak, jak ja to napisałam. Jak to właściwie działało? Czy to było takie bardzo organiczne? Jeśli chodzi o reżyserię fabularną, to ja się dopiero definiuję, bo o ile dokumentalne mam dosyć duże doświadczenie, to w fabule dopiero zaczynam. Więc sama byłam ciekawa, jak to będzie. Ja jestem reżyserką bardzo dobrze przygotowaną, to znaczy żeby szanować czas wszystkich, to ja bardzo dużo pracy wykonuję wcześniej i wiem, czego chcę. Natomiast to mi pozwala na to, że na planie mogę być otwarta na to, co mi aktorzy proponują. I też przy rozmowach z nimi jakoś nakreślamy sobie tak charakter postaci i to, co fajnie by było uzyskać dla filmu, tak? Jaką drogę ta postać ma przejść. Potem oczywiście dużo słucham i dużo pytam, jak aktorzy to widzą. Natomiast potem na planie wydaje mi się, że jestem otwarta. To musiałabyś porozmawiać z aktorami, czy rzeczywiście tak dzwonimy. Jest. Dobra. Dzwonimy. Natomiast na jedno jestem bardzo wyczulona i mam wrażenie, że chyba to doświadczenie dokumentalne mnie do tego przygotowało, a mianowicie czuję, czy coś brzmi prawdziwie, czy coś brzmi nieprawdziwie. I to jest mój taki podstawowy filtr, przez który oceniam, czy dubel był udany, czy ujęcie jest okej. Też mam nadzieję, że to się gdzieś w jakimś stopniu przeniosło na ten ekran. No a po tym, nazwijmy to, debiucie fabularnym, czujesz, że to kino fabularne będzie miało dużo dla ciebie do zaoferowania, czy jednak dokument to jest bardziej twój świat? Jak ty na to patrzysz? Ja jestem bardzo ciekawa dalszej pracy przy fabule. Natomiast jestem też w trakcie dużego dokumentu, który mnie absolutnie fascynuje i porywa i jest dosyć wymagający, bo zdjęcia mamy w Afryce i w dosyć trudnych warunkach. Wow. I właśnie wróciłam i oczywiście z tego debiutu fabularnego niezwykle się cieszę, że udało mi się to zrobić. No, jak wiadomo, 30 to jest jedno wielkie wyzwanie. Ja miałam wielkie szczęście, że za produkcję tego filmu odpowiadało Studio Munka, osoby związane
znane ze studia Munka, Sylwia Rajdaszka, Joanna Ochman. To jest sprawnie działająca machina. Wspaniała, sprawnie działająca machina, która mi po prostu zaproponowała najlepszych możliwych ludzi jako ekipę. I w ogóle z tą ekipą świetnie się dogadaliśmy i dzięki temu możliwe było zrealizowanie tego filmu w tak krótkim czasie, bo mieliśmy tylko 6 dni zdjęciowych, więc to naprawdę bardzo mało. Ale jakby dzięki temu wiedziałam, że to wszystko będzie w pełni profesjonalnie zrealizowane i to było super. No i oczywiście myślę o swoim debiucie pełnometrażowym, ale myślę, że na to jeszcze chwilę czasu potrzebuję. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jasne, ja mogę po prostu, domykając już tą naszą wspólną podróż, powiedzieć, że życzę ci szerokiej drogi, gdziekolwiek nie zajedziesz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moją gościnią była Edyta Wróblewska, reżyserka filmu Droga. I oczywiście zapraszam i na projekcje stacjonarne na festiwalu w Gdyni i na nasze spotkania online, bo to zawsze coś dodaje do tej projekcji, którą będziecie mogli odbyć i też do tych spotkań, bo my się w Gdyni również zobaczymy i tam będziemy rozmawiać. Także życzę miłego dnia, udanego wieczoru i szerokiej drogi. No właśnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.